10 powodów, dlaczego inteligentni ludzie są nieszczęśliwi. Czy bardzo inteligentni ludzie są częściej nieszczęśliwi niż reszta społeczeństwa? Temat, jak to zwykle bywa, jest na tyle złożony, że badania nie dostarczają tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Sporo analiz wykazuje jednak, No że... dziękuję, to koniec wideo. To nie potrzebujemy. To nie potrzebujemy więcej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi wynikającej z badań. Po co się nad tym dalej pochylać? Wszystko, co dalej powiesz, jeż jeżeli <laughs> jeżeli badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi, to wszystko, co, co, co dalej powiesz jest spekulacją. Wysoka inteligencja często idzie w parze z cechami, które mogą znacząco utrudniać cieszenie się życiem. W 1921 roku na przykład rozpoczął się słynny eksperyment Louisa Termana na wybitnie inteligentnych dzieciach od badacza nazywanych termitami, który wykazał później, że w wieku dorosłym zaskakująco duży procent z tych dzieci o bardzo wysokim IQ nie osiągną wcale szczególnych sukcesów, które powinna przynieść im wyjątkowa inteligencja. Co więcej, spory procent badanych w wieku dorosłym dość nisko oceniał swoją życiową satysfakcję. Czy to już dowodzi, że ludzie bardzo inteligentni są częściej? Nie... No tak, tylko... O Jezu, z tym eksperymentem był problem, bo nie można zakładać, po pierwsze, nie można zakładać, że wysoka inteligencja dzieci przekłada się na wysoką inteligencję dorosłych, bo w ogóle wszystkie narzędzia, które mamy do mierzenia inteligencji, są super arbitralne i są oparte na kryteriach, które zmieniają, które. Mogą wypadać różnie w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, przygnębieni, a kurwa, jak bardzo jesteśmy zaskoczeni, zestresowani wszystko może wpływać na te czynniki. W związku z czym, jak zrobimy na przestrzeni dwóch lat przeciętnej osobie te same badania IQ, to ona będzie miała różne wyniki, a jeżeli w, jej życiu, w życiu takiej osoby. E, zadzieją się jakieś poważne stresory, to te wyniki mogą być bardzo różne. I, i mogą być wykrzywione przez to, że, że osoba po prostu, e, wiecie, ma kogoś chorego na raka w rodzinie. I tak mierzymy IQ, nie? nieszczęśliwi? Nie do końca, ale zobaczmy inaczej. Czym w ogóle jest inteligencja? No zazwyczaj rozumiemy ją jako taką zdolność do szybkiego myślenia, rozwiązywania problemów w skuteczny sposób, adaptacji do różnych sytuacji. Logika podpowiadałaby, że ludzie bardziej inteligentni powinni być bardziej szczęśliwi dzięki temu, że są po prostu życiowo odpowiednio bardziej zaradni. Tymczasem więcej dowodów zdaje się wskazywać na to, że wcale nie są szczęśliwsi niż ogół, wręcz mają z tym częściej problemy. Coś więc prawdopodobnie jest na rzecz tego, że ludzie o wysokim IQ mogą mieć problemy z tym, żeby po prostu cieszyć się życiem. Tylko dlaczego? Dzisiaj 10 takich teorii powodów, dlaczego ludzie wyjątkowo inteligentni mogą niestety być nieszczęśliwi. 9 punkt będzie mocno osobisty, za to dziesiąty jest chyba najgorszy ze wszystkich. 10 powodów, dlaczego ludzie bardzo inteligentni są nieszczęśliwi. A dla tych, którzy są tu pierwszy raz, jestem Łukasz, z wykształcenia jestem psychologiem, ale przedem nie pracuję jako terapeuta. To to moja pasja, ale oprócz tego uwielbiam też pisać, tworzyć, bawić się słowem. Ostatnio najwięcej przyjemności sprawia mi robienie muzyki, łączenie jej ze słowami, dlatego nawijam trochę pod bit. Kawałki są też na kanale, można posłuchać, a przy okazji zachęcam do zostawienia subskrypcji. Powód pierwszy. Ludzie bardzo inteligentni żyją pod dużą presją. Jedną z interpretacji, dlaczego tak wielu termitom, czyli tym wybitnie inteligentnym dzieciom nie udało się później osiągnąć specjalnych sukcesów w życiu i dlaczego tak nisko, z tak małą satysfakcją oceniali swoje dorosłe życie, jest to, że osoby te żyły pod bardzo dużą presją, nałożoną na nie przez sam udział w tym badaniu dla wybitnie uzdolnionych. Zobaczmy, kiedy jesteś wyjątkowo inteligentną osobą i wszyscy ci o tym mówią już od dziecka, z jednej strony chwalą, ale też wysoko zawieszają poprzeczkę. I te pochwały rodziców bliskich, one mogą być też dość uzależniające dla takiego dziecka. Ciągle żyje się w poczuciu, że trzeba czymś się wykazywać, imponować, być błyskotliwym, bezbłędnym. To niestety człowiek taki później przez całe życie może. Starać się dosięgnąć standardów, które w zasadzie są nie do Nie mówiąc o tym, że takie poczucie presji na początku nakładane z zewnątrz, ale później w dużej mierze nakładanej przede wszystkim na samego siebie, że ja muszę coś osiągnąć, skoro jestem taką inteligentną osobą, muszę sobie niesamowicie lepiej od wszystkich poradzić, no bo potrafi być często paraliżujące i wręcz sabotujące takie działania w codziennym życiu. Nie mówiąc o tym, że. Zwróćcie uwagę też na jeszcze jedną rzecz, bo ja nie wiem, czy on do tego dojdzie w ogóle, bo na razie to dużo frazesów tutaj jest, ale e, zwróćcie uwagę też na to, że pro, jednym z problemów z. E, Ludźmi wysoko inteligentnymi jest to, że my patrzymy na ich zdolność rozwiązywania problemów, często problemów logicznych i ekstrapolujemy tą zdolność na jakość, fun jakość funkcjonowania w szerzej w życiu. Tymczasem to nijak nie powinno być, <kłysy> nie powinno przekładać się jedno na drugie, dlatego że e, to, że jestem dobry w rozpoznawaniu wzorów, tak. I, i, I ciągu w symboli, i wiem, co w ciągu będzie dalej, nie sprawia, że będę dobry w kurcze gotowanie, nie? W sensie może zachodzić korelacja, ponieważ mogę wyrobić sobie zdolności związane z tym, ale o ile nie jestem wiecie autystycznym turbogeniuszem, to jakby jedno z drugiego nie, nie, nie będzie wynikać nigdy. nie? Natomiast istnieje to przywiązanie właśnie do tego kurwa mitu magicznego autysty, w który zgodnie z którym no ci ludzie, którzy patrzą inaczej na świat, to stają się wybitnie super turbo, ultra inteligentni i oni potrafią zakrzywiać promienie słońca swoim, swoim zajebistym mózgiem. Tymczasem życie składa się z tak wielu niuansów i tak wielu problemów, które e, często na siebie zachodzą w mocno nieprzewidywalne sposoby, że koniec końców nie jesteśmy w stanie w, 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 odgadnąć, e, jak e, dany zestaw umiejętności przełoży się na całość naszego funkcjonowania w, 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 w życiu. Nie? I naprawdę mam takie mocne hatfu na ludzi, którzy próbują tworzyć to powiązanie. Że bardzo ciężko takim życiem się później cieszyć, czy w ogóle osiągnąć z niego satysfakcję. Zawsze, ile by się nie osiągnęło, to będzie za mało. Powód drugi. Za dużo analizują, porównują, prognozują. Czytają ostatnio fajną książkę o mózgu, w której autor, neurobiolog, wykazywał, że ludzki umysł jest stworzony do ciągłego porównywania różnych sytuacji z naszymi oczekiwaniami, do porównywania się z innymi ludźmi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. teraz osoby wyjątkowo inteligentne, po pierwsze przez presję, o której wspominałem, ale też przez samą szybkość myślenia, taką pewną nadwydajność procesów myślowych, mają tendencję do tego, żeby porównywać się jeszcze więcej, co niestety nie sprzyja odczuwaniu satysfakcji z życia. Żadna dziedzina nauki nie wymyśliła też jeszcze jednej słusznej recepty na szczęście, ale na to zwraca się często uwagę, to że warunkiem takiego w miarę przynajmniej szczęśliwego życia jest życie tu i teraz, nie bycie zamkniętym w przeszłości, w przyszłości, kiedy jednak umysł, a często na to się zwraca uwagę u osób bardzo inteligentnych, które za dużo wszystko analizują, za dużo prognozują, rozpatrują przeróżne scenariusze w przyszłości, bo dostrzegają po prostu mnogość tych scenariuszy, są trochę uwięzione w tej swojej głowie. Czasami uciekają w tą swoją głowę przed codziennym życiem. No takim osobom jest szczególnie ciężko poczuć po prostu radość, satysfakcję, coś na kształt szczęścia. Powód trzeci. Pesymistycznie patrzą na świat. Często mówi się, że im więcej się dostrzega, rozumie z otaczającej rzeczywistości, tym ciężej zaakceptować jest nasz dzisiejszy świat, tym gorszym miejscem się on wydaje. Fajnym przykładem jest grany przez Steve'a Karella, Mark Baum z jednego z moich ulubionych filmów Big Short. Film opowiada o kryzysie finansowym z 2008 roku i bohater, o którym wspominam, jest bardzo inteligentnym, świetnie radzącym sobie w biznesie szefem funduszu inwestycyjnego, który właśnie ciągle żyje na pograniczu depresji, przez to, że dostrzega w otaczającym świecie przeróżne perfidne machinacje, chciwość ludzi, oszustwa i to po prostu nie pozwala mu spokojnie funkcjonować, choć pozwala mu zarabiać swoje pieniądze. Czy świat rzeczywiście jest takim złym miejscem? Na no, to są różne filozoficzne odpowiedzi, ale na to zwraca się uwagę, to że mózg człowieka generalnie wyewoluował, dzięki temu, że dobrze przewidywał różne czarne scenariusze, potrafił przewidywać niebezpieczeństwa. I dlatego osoby, których umysły są szczególnie sprawne, będą niestety szczególnie skuteczne w wynajdywaniu tych najczarniejszych, potencjalnie największych niebezpieczeństw. Powód czwarty. Mają wysoki poziom lęku. W ciekawym badaniu przeprowadzonym na studentach z uniwersytetu w Edmonton w Kanadzie zauważono, że studenci o wyższym IQ rzeczywiście mieli tendencję do tego, żeby martwić się więcej. Ale co zauważono? Nie były to wcale zmartwienia dotyczące funkcjonowania świata, jakichś wielkich filozoficznych pytań, poszukiwania sensu, tylko zmartwienia przede wszystkim skupione na sprawach trywialnych, na codzienności. W innym ciekawym badaniu przeprowadzonym na osobach zrzeszonych w mensie, a więc mających 2% najwyższego IQ w populacji, odkryto też, że bardzo... Coś mnie wkurwia... <laughs> nie wkurwia mnie przywiązywanie przywiązywanie jakiejś olbrzymiej wagi do męsy, dlatego, że e, męsa jest takim klubem dla, dla dzieci, które chcą się poczuć magicznie i wyjątkowo, nie? I męsa e, raz za razem e, służy do podbudowywania tego poczucia, wiecie, unikalności, wyjątkowości, to jest, gdy ci ludzie... Jasne, oni mają wyższe IQ, ale ja nie, nie zauważyłem do tej pory w tych członkach e, męsy, których znam osobiście, jakichś, kurwa, nadludzkich umiejętności. Dlatego powoływanie się na Mensę zawsze uderza mnie jako, taki, jako taka forma snobizmu i, i strasznie mnie to drażni. Bardzo duży procent, wyższy niż w społeczeństwie ogólnie, osób tych cierpi na problemy związane z zaburzeniami lękowymi. Też sporo miało zaburzenia emocjonalne, problemy nawet z depresją. I teraz chyba najciekawsze. Zauważono, że najwyższy poziom lęku mają osoby o najwyższych umiejętnościach werbalnych, a więc bardzo elokwentne, mające bogate słownictwo. I naukowcy próbują to tłumaczyć tym, że im lepiej w naszym takim wewnętrznym dialogu potrafimy sobie opisywać różne czarne scenariusze, różne zmartwienia, tym niestety mamy z nimi większy problem. Powód piąty. Nadmiernie polegają na sobie. Wiecie, że wedle badań osoby inteligentne paradoksalnie mają większy problem z dostrzeganiem swoich własnych wad? Osoby świadome swojej wyjątkowej inteligencji mają często przeceniać swoje możliwości, nadmiernie polegać na swojej intuicji, brać za dużo na siebie i niechętnie sięgać po pomoc innych, przez co paradoksalnie częściej przegrywają. Ciekawostka, Google zapowiedział jakiś czas temu, że wśród rekrutowanych przez siebie pracowników będzie badał coś takiego jak intelektualną pokorę, która z kolei wedle innych badań ma właśnie sprzyjać odczuwaniu większej satysfakcji z życia i być oznaką czegoś, co moglibyśmy nazwać prawdziwą mądrością. Powód szósty. Mają problemy z relacjami, są częściej samotni. Pewnym stereotypem chociażby z popkultury jest, że ludzie bardzo inteligentni, geniusze w stylu Sherlocka, Doktora House'a itd., itd., jakie seriale oglądacie, to często samotnicy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy jest się bardzo inteligentną osobą, można mieć... To jest bardzo słaby przykład, dlatego że House jest Sherlockiem. W sensie idea była taka, że Doktor House miał mieć ten sam profil psychologiczny, co Sherlock. Miał być bazowany na Sherlocku, tylko dla medycyny. Więc... De facto podam dwa razy ten sam przykład, nie? Eee, no to taka pier pierdółka, nie? Ciągłe poczucie bycia nierozumianym przez innych, ciężej jest znaleźć w sobie interesujące towarzystwo, ale też w drugą stronę ludzie niekoniecznie przypadają za osobami, które jakoś się od nich odróżniają, czy też nawet za kimś, kto może w jakiś sposób być ekscentryczny albo zarozumiały. A samym relacjom, kiedy już takie nadchodzą, chociażby tym romantycznym, też nie sprzyja nadmierne analizowanie, porównywanie, rozpatrywanie różnych, często czarnych scenariuszy. Powód siódmy. Mają problemy z perfekcjonizmem. To nie jest wcale tak, że im człowiek jest inteligentniejszy, tym większym staje się perfekcjonistą. To raczej działa w drugą stronę. Im bardziej dostrzega się, jak bardzo świat jest niedoskonały, nieprzewidywalny, im bardziej czujemy się nim przytłoczeni, boimy się tego, co może nadejść, tym często mocniej popadamy w takie próby kontrolowania naszego świata, naszego otoczenia, przynajmniej samych siebie. I tym właśnie jest perfekcjonizm. Kiedyś bardzo pomógł mi poniższy cytat. Perfekcjonizm to autodestrukcyjny i uzależniający system wierzeń, który prowadzi do podstawowej myśli. Jeśli będę wyglądać, żyć i postępować perfekcyjnie, to uniknę lub zminimalizuję bolesne uczucia związane ze wstydem, cudzymi osądami i poczuciem winy. A jak wspominałem, presja, rozczarowanie sobą, Niepewność to często towarzysze osób inteligentnych. Wiele badań pokazało też, że cechą występującą u ludzi szczęśliwych, którzy oceniają swoje życie dobrze, jest tak zwana otwartość na doświadczenia, a więc akceptowanie tego, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą, nie wszystko jest doskonałe, akceptowanie pewnej życiowej niepewności. Powód ósmy. Popadają w nałogi. To może wydawać się sporym zaskoczeniem, że osoby bardzo inteligentne są szczególnie podatne na nałogi, ale ma to sporo sensu, jeżeli wziąć pod uwagę to, że osoby takie żyją pod dużą presją, starają się ze wszystkim radzić sobie same, bo też nadmiernie ufają własnemu intelektowi. A popadanie w nauk niestety wygląda zazwyczaj tak, że człowiek ma poczucie, że może ten mój sposób radzenia sobie z problemami z emocjami nie jest najzdrowszy, może jest trochę destrukcyjny, ale jest po pierwsze mój i mam go pod jakąś kontrolą. I Tak długo ma się poczucie, że się ma go pod kontrolą, masz niestety grzeźnie często w bardzo paskudnym mechanizmie. Kiedyś nawet sam wpadłem w taką pułapkę, będąc w złym związku, zamiast naprawić w jakiś sposób tę relację, bo najlepiej ją zakończyć, Wyjść z niej, to znalazłem sobie taki mechanizm, który czułem, że jest dość destrukcyjny, nie jest na pewno zdrowy, ale był mój, i nawet miałem wrażenie, że on działa. Powiedzmy, że tutaj są różne problemy, jest mi ciężko, ale jakoś to równoważy i po prostu jestem w stanie dalej funkcjonować w tej relacji. No, władowałem się w niezły nauk wtedy. Powód dziewiąty. Sami sobie utrudniają. To będzie trochę zarozumiałe, ale uważam się za osobę dość inteligentną. I aż fascynuje mnie taki mechanizm w moim życiu, jak bardzo lubię sobie utrudniać różne sytuacje, które generalnie są i powinny być proste. Mam tak, począwszy od gier, w których zawsze muszę grać na najtrudniejszym poziomie trudności, muszę się wściekać, próbować przejść coś po 40 razy, bo inaczej mówię, że nie mam z tego zabawy, nie czerpię przyjemności. Chociaż co to jest za przyjemność, jak czasami żartuje sobie mój brat, ale też niestety w bardziej złożonych sytuacjach życiowych, gdzie szukam często jakiegoś najtrudniejszego. Jestem inteligentny, bo gram w trudne gry i jest bardzo kiepską narracją. Aha, ale, ale okej. Okay. Um... Wiecie, ja nie wiem. Może, może jestem tutaj, wiecie, czy czepliwym bubą, ale trochę męczy mnie, jak, jak słucham ludzi, którzy mówią, że Którzy, którzy robią taki speedrun przez, przez listę, na której się tylko odhacza kolejne rzeczy, natomiast nie mówią o tym, że hej, ale te wszystkie, dużo z tych rzeczy, które, które wymieniłem na tej liście, <laughs> jeżeli, jeżeli identyfikujecie się z nimi, jeżeli czujecie, że, że jesteście osobą bardzo inteligentną i doświadczacie tych problemów, to moja prośba jest taka, żebyście rozważyli, pójście terapeuty po pomoc, nie? bo zasługujecie na wsparcie, bo warto, bo, bo, bo warto, żebyście faktycznie um, poszli, poszli do kogoś, z kim będziecie mogli, mogły przedyskutować te rzeczy, a nie tylko obejrzeć filmik w, w, na, na, na YouTubach i poczuć się, uh, po, po, poczuć się wyjątkowo magicznymi, inteligentnymi istotami, bo, bo to prowadzi do złych rezultatów rozwiązania, gdzie muszę czuć, że coś jest dla mnie wyzwaniem. Dość szybko też w różnych sytuacjach zaczynam czuć nudę i wręcz kombinuję, jak sobie, jak sobie tutaj pochzanić trochę sytuację na utrudniać ją, żeby się później męczyć nad odkręcaniem. To był oczywiście mechanizm, który dość długo był dla mnie nieświadomy i odkryłem go dzięki psychoterapii. Takie trochę moje motto od tego roku jest, że utrudniam sobie tylko i wyłącznie w grach. Jak myślicie, dlaczego tak bardzo lubimy sobie w życiu utrudniać, w jakie sposoby to robimy, nie wiem, w jakie sposoby wy to robicie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, to jest bardzo ciekawy wątek. Powód dziesiąty. Czują, że nie zasługują na szczęście. Mechanizm, który strasznie sabotuje poczucie szczęścia u nas ludzi, który często rozwija się u osób, które dorastały na przykład w toksycznym domu, w trudnym środowisku rodzinnym, jest poczucie, że, że my na to szczęście tak naprawdę nie zasługujemy. Niestety osoby bardzo inteligentne są też szczególnie podatne na ten mechanizm, bo na przykład mają wiecznie poczucie, że nie wykorzystują pełni swojego potencjału, nie są tak perfekcyjne, jak powinny być. Nie radzą sobie odpowiednio w relacjach, nie potrafią dać innym tego wszystkiego, co uważają, że powinny dać, albo życie, przez które przechodzą, nie jest odpowiednio trudne, nie jest odpowiednim wyzwaniem i dlatego też na to szczęście w jakiś sposób nie zasługują. Jak sobie z tym poradzić? jest to niestety łatwe. Ale pierwszym kluczowym krokiem jest na pewno uświadomić sobie, że po prostu no my sami sobie na to szczęście często nie pozwalamy. No właśnie, nie. I kolej, który jest psychologiem z, z, z wykształcenia, y, mówi: n, n, Nie ma tego odruchu powiedzieć, że n, n, nie zaplączcie się w tym, nie. Nie ma tego ruchu powiedzenia. Słuchajcie, to się zdarza, zadbajcie o siebie. To jest taka rzecz, która mi się mo mocno nie podoba, bo mocno czuję, że mamy celebrytów, którzy w losowych miejscach. W, w, wykrzykują, że. O, zdrowie psychiczne! Takie ważne! Pamiętajmy o tym, żeby o nie dbać! A kiedy e, podkręca się, jakby w, w, w ludziach, którzy czują się źle, takie. Zobacz, ty czujesz się smutny, smutna, bo jesteś tak naprawdę wybitną jednostką. To, 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 to Jakby taki koleś nie widzi w tym nic złego, nie? Dwie z nieczelnością dekrowa de Krowa. Dawcy pizze Dan Pałowski, zakumek Alera nafemogasz zastanąć, czubeska, czy jestem Janek, Krzysztof Karolinski oraz Sylwonelka. Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski. Pau, blę! Hypatia. Szabrowny Kucy Ginta KTP 32 Horsyon Wild Chrysku, Łukasz Puchalski, cukrzyć Dawid Korzeniewski, Smogi Dora z Karol Kuter. dawczynie kawy Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk, Cukrowy, George Soros, Az Jorobin, Baraba, dwa 2. Henryk Ambrosjusz sam Ladam spieratna Radywor XLS! I wreszcie. Osoby dające herbatę, arkadę rzekłomieński, mefistopoczek do Bosku, zetka Herbaciar, na kardal The, Bossu, ZK, Kral, Paweł, Paweł Lik, The Blister, Inżynier, Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Lubel, Hubert, Małgorzata, Kaczka, defist, Worewand, Adrian oraz Sylwester Ruba. Teraz klikajcie wszystkie rzeczy, zanim pójdziecie spać! Albo pójdziecie drobić rzeczy, jak oglądacie to na youtube za dnia! Klikajcie lajki, like i w ogóle. Dobra.